Nowa prawica, pytanie. Norbert Szarnek, Nowa Prawica. Panie pośle, y, tym razem nie akta, nie TTIP, ale Unia Europejska po raz kolejny podjęła próbę narzucania cenzury na internet. Y, nasi europosłowie informują nas o tym, natomiast Unia Europejska próbuje to schować pod y, szufladę. Wynika to z, I oczywiście ta, ta akcja kontroli internetu jest związana z tym, że. Próbuje się nam wytłumaczyć, że to, to wynika z tego, że chcemy chronić ludzi przed pornografią dziecięcą, chromy, chro, chcemy chronić przed agresją, na przykład taką jak masakra w Charlie Hebdo. I moje pytanie wynika yy, brzmi następująco: proszę mi wytłumaczyć, czy te wszystkie próby yy, kont przejęcia kontroli nad internetem wynikają z tego, że coraz więcej ludzi przenosi się z telewizji do internetu? Zaskoczę pana troszkę bardziej złożoną odpowiedzią, ale po pierwsze każdy, kto uważa, że internet jest wolny, całkowicie wolny, jest kompletnie naiwny. Znaczy internet jest w tej chwili medium najbardziej kontrolowanym ze wszystkich, najbardziej, najbardziej inwigilowanym. Każdy, kto uważa, że sfera internetu jest wolna, wykazuje się rzeczywiście pewną naiwnością wynikającą z faktu komunikowania się swobodnego w samym internecie. Ale zobaczcie, jak działają wyszukiwarki. Zobaczcie, na którą stronę wchodzicie, jak wyszukujecie określone hasło. Jak daleko, jak głęboko jesteście w stanie wejść po to, żeby znaleźć treści dla Was rzeczywiście najwartościowsze. Kontrolują internet poprzez pliki cookies, poprzez różnego rodzaju, yy, także, mechanizmy sprawdzania i kontrolowania do granic możliwości. Teraz będzie drugi element, który do Pana od razu się odnosi. Trzecia rzecz, która jest ważna otóż w Parlamencie Europejskim pojawił się teraz tylko jeden pomysł. On nie dotyczy akurat tych dwóch kwestii, o których Pan e, mówił, on jest debatowany, dyskutowany, ale projektów nie ma. Natomiast dotyczy tylko i wyłącznie kontroli ruchu pasażerskiego w obrębie Europy po to, żeby wychwytywać terrorystów, ale nie tylko terrorystów, kandydatów na terrorystów w obrębie tego ruchu. Ale druga rzecz, która jest dużo bardziej istotna i ważna, trzeba pamiętać, że największa ilość na rybku do ISIS, do państwa islamskiego z Europy jest poprzez internet, a nie bezpośredni kontakt. I to jest bardzo istotne, bo ja też nie chcę się wykazać taką naiwnością, w której powiem ja jestem po stronie kontroli Internetu. Nie, nie jestem. Znaczy, jeżeli Pan chce mnie zapytać, czy będę zabiegać o to, aby internet był cenzurowany, nie, nie będę zabiegać. Będę nie, nie. zabiegać o to, żeby internet był wolny od cenzury, zwłaszcza państwowej zwłaszcza rządowej, zwłaszcza tam, gdzie jest połączenie władzy i informacji nad obywatelem, to groźne z punktu widzenia demokracji. Będę trzymał pana za słowo. Dziękuję bardzo. No proszę, to kolejne pytanie, kolejna odpowiedź, która zadowala.